Mieliśmy pytanie o trzy życzenia do złotej rybki w szkole podstawowej i wtedy tak trochę wykrętnie powiedziałem, że pierwsze życzenie byłoby takie, że chciałbym mieć więcej tych życzeń. Natomiast dzisiaj, kiedy bym miał wskazać na takie życzenia, to przede wszystkim chciałbym bywać poetą. Chciałbym być kimś, kto pomagałby ludziom. Chciałbym być spokojny i umieć zachować taką pogodę ducha, jaką zachował Marek Obrajusz. Nazywam się Beniamin Bukowski, mam 18 lat, urodziłem się w Poznaniu. Od kilku lat mieszkam w Rzeszowie. Uczęszczam do liceum Sióstr Prezentek imienia Jana Pawła II. W tym roku będę pisał maturę i następnie chciałbym studiować w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim historię sztuki. Zacząłbym od tego, że jestem sobą. Jestem z imienia Beniaminem. W niektórych szkołach na przykład pytano się, jakiego pochodzenia jestem, albo czy to jest w jakiś sposób związane z moją wiarą. Z wyznania jestem katolikiem. Używając terminu starożytnego, jest to sekta żydowska. No i w tym znaczeniu, można powiedzieć, z wyznania jako chrześcijanin jestem Żydem. I to imię, prawda, odnosi się do tradycji kulturowej, tradycji, na której również wzrastała kultura europejska. Jestem Polakiem, rzeszowianinem, jestem uczniem. Bywam, a przynajmniej staram się być poetą i staram się być dobrym człowiekiem. Jestem członkiem rodziny, przyjacielem różnych ludzi. Mam nadzieję, że nie przyjacielem mniejszej ilości ludzi. Jestem osobą pasjonującą się filozofią, historią starożytną i szukającą cały czas samego siebie. Myślę, że pierwszym wzorem dla mnie są moi rodzice, którzy zawsze pokazywali mi, że mam wybór w tym, kim mogę być, jakie decyzje podejmować. Tak jak właśnie mówił Marek Aureliusz, że codziennie rano, kiedy wstaję, mogę się spytać, co jeszcze dobrego mogę zrobić. Powinien postępować tak, jakby to miał być ostatni dzień w moim życiu. Pierwszy raz spotkałem się z tym wierszem na początku gimnazjum w pierwszej klasie. Pokryło się to mniej więcej czasowo z lekturą rozmyśleń Marka Aureliusza i w tym momencie ten wiersz pozwolił mi połączyć ducha starożytnego filozofa, współczesnego poety z własnymi poszukiwaniami. Zbigniew Herbert do Marka Aurelego. Profesorowi Henrykowi Elzenbergowi. Dobranoc, Marku, lampę zgaś i zamknij książkę. Już nad głową wznosi się srebrne larum gwiazd. To niebo mówi obcą mową. To barbarzyński okrzyk trwogi, którego nie zna twa łacina. To lęk, odwieczny ciemny lęk, okruchy ludzki ląd zaczyna bić i zwycięży. Słyszysz szum, to przypływ. Zburzy twe litery żywioł w niewstrzymany nurt. Aż runą świata ściany cztery, cóż nam? Na wietrze drżeć. I znów popioły dmuchać, mącić eter, gryźć palce, szukać próżnych słów i wleć za sobą cień poległych. Więc lepiej, Marku, spokój zdejm i ponad ciemność podaj rękę. Niech drży, gdy bije w zmysłów pięć, jak wątłą lirę ślepy wszechświat. Zdradzi nas wszechświat, astronomia, rachunek gwiazd, niemądrość traw i twoja wielkość zbyt ogromna i mój bezradny, Marku, płacz. Strach w tym wierszu jest wszechobecny. To jest wiersz właściwie o przerażeniu, o bezsilności w dużej mierze. Stąd wziął się ten płacz, stąd się wziął sam temat wiersza. Świat, który nas otacza, często nie przystaje do naszych wyobrażeń i nasze postawy moralne zawsze zderzają się z okrutną rzeczywistością. Jest przysiąknięty troską, ale też świadomością jakiejś porażki, z tym, że ta porażka jest porażką dostojną, dumną, co nie zmienia faktu, że mimo wszystko pozostaje klęską. Klęską Marka Aureliusza, klęską Elzenberga, któremu ten wiersz był dedykowany, i w jakiś sposób Herberta. Gdybym mógł spotkać się z jedną z postaci związanych z tym wierszem, byłby to Zbigniew Herbert. Gdybym, spotykając się z Herbertem, nie znalazł dość odwagi i milczałbym, i Herbert też by milczał, na przekór, to myślę, że byłyby to dwa różne milczenia. I dwa milczenia to też pewien rodzaj dialogu, myślę, bardzo ciekawego.
Marek Aurel już przez swoją niezłomność w poszukiwaniach prawdy kojarzy mi się z obrazem Dawida Śmierć Sokratesa. Zbigniew Herbert przez swoją niejednoznaczność, przez umiłowanie sztuki kojarzy mi się z pracownią artysty Vermeera. Natomiast Henryk Elsenberg z rzeźbą Rodena Myśliciel. Jeśli chodzi o mnie, to przyszłość pokaże, ale boję się, że być może będzie to biedny poeta Spitzwege.